witamy serdecznie na dzisiejszym spotkaniu na bazę odnowienia. Idzie dzisiaj Przemysław Zbigniew i hasło, nie wiem, nie zapisałam. Przemysław Zbigniew, tam jest napis pod nagraniem, to będzie wiedział. Prezes, o, daję mu, będzie wiedział, o co chodzi. Wszyscy już tam są gotowi. Simone przeszła transformację energetyczną na tej bazie pierwszej. Już przeszli teraz do kopuły żółtej. Tam, gdzie już przy komputerze są wszyscy, cała grupa. Simone, Braille. PRC. PRC. EM. EM. Y. Y. SL. SL. AW. AW. Zweite. ZB. ZB. IG. IG. NI. NI. E. E. W. W. Przemysław Zbigniew. Okay. Dann gehen wir gerade wieder aus der gelben Base raus, zu der orangenen Base. Przechodzą już tam do tej pomarańczowej półkuli, gdzie przechodzą komórki, ta cała istota, płukanie. Otwiera się przejście i oni lewitują do góry. Jak fale są, znaczy, że ta istota jest niezawrócona, czysta wyszła, bo skan w przejściu rozpoznaje, czy ta dusza jest zanieczyszczona, ma jakieś czypy czy coś, i wtedy musi się cofnąć na bazę pierwszą do oczyszczania i potem z powrotem. No, zaczęła się ta woda, niech zostanie wodą, żeby to lepiej zrozumieć. Ta woda, no, ten kolor turkisowa już faluje, znaczy się, że ta istota jest nieskażona i jest w tej chwili w przepłukiwaniu komórek wszystkich, całego ciała. Zobaczymy, jakie będą brudy tak zwane wychodzić energetyczne, które się wszystko zabrudzały, całe ciało, wszystkie komórki. Okay. Aus dem Körper kam jetzt erst so ein Blau raus. Błękitna farba wychodzi, nazwijmy. Z tego kontury są ciemne, tak na początku widoczne, i wychodzi błękitna farba do tej wody. Und das hat also Raphael sagt, das sind praktisch die ganze Organe, wo im Kopfbereich sind, Ohr, Augen. I Rafael mówi, że ten kolor błękitny oznacza zanieczyszczenie głowy. O mózg chodzi, myślowe brudy, energie, że to jest wypłukiwane. Najwięcej było tam zabrudzone w tym. To jako pierwsze wychodzi. Fließt halt alles raus. Dann kommt die gelbe Farbe. Teraz żółta farba wychodzi. Czerwona, po kolei. I zawsze, która pierwsza opuszcza właśnie komórki, jaki kolor opuszcza, to jest największe zabrudzenie i to jest najważniejsze. Nie? I potem ta reszta, to już nie ma takiego znaczenia. Wir hören jetzt halt, das sind jetzt die ganzen Organe, wo am Kopf halt, das ist das, wo am meisten angegriffen wird. Ist auch vom Kopf wie die andere Farbe, oder was? Nein, nein, die strömen überall raus. Teraz te wszystkie inne kolory wychodzą z całego ciała, z komórek. Ja, jetzt wird es halt alles. Ja. Cały czas jest w pukaniu. Wszystko jest w pukaniu. Dann mischen sich halt die Farben. I teraz te kolory się mieszają z tą turkisową wodą. To jest cała paleta kolorów. Zmienia się to wszystko.
Man sieht halt so langsam, dass die dunklen Umrisse halt heller werden. Już się te, te kontury tego ciała zaczynają blaknąć. Tak długo będzie przepłukiwane to ciało, aż kontury zanikną. Będą niewidoczne, dopiero będzie wyssany tam do kopuły nad tą pomarańczową, do tej szklanej kopuły przezroczystej. Fließt und fließt. Cały czas wypływają te, te kolory, wypływają cały czas. To nie znaczy, że ktoś jest schorowany czy coś, to są... Jetzt kann man auch schon keine Farben richtig mehr erkennen, man sieht halt bloß, dass das Türkis sich verändert hat. Już, już kolorów nie można, tych co wypływają, nie można odróżnić, bo już się mieszają z tą turkisową wodą i to wszystko zmienia kolor. Już nie ma, że pojedynczych kolorów już nie widać, które wychodzą. Tak zaznaczałam, to są wszystko brudy myślowe, stresowe, wszystko, co się przez całe to życie ponakładało i to, to są energetyczne brudy, nie? I to jest wszystko, musi być całkowita czystość, zanim dojdzie do momentu odnowy komóry. Już te kontury już robią się jasne, jasne. Jak się zacznie otwierać tam otwór w kopule, to znaczy, że już proces przepłukiwania, oczyszczania dobiega do końca. Als sich die Umgebung, also weil wir da schweben, diese Umgebungsenergie hat sich halt verändert ins Positive, also es war ja neutral, jetzt ist halt so positiv. Pierwiak od tej istoty, która tam w tej wodzie była, ta energia neutralna. I teraz odczuwają, bo oni odczuwają tą energię, te zmiany po, jak w trakcie pukania, że zmienia się ta energia w bardzo pozytywną energię. Wszyscy zadowoleni są tam z tego przebiegu. Już ten kontury robią się białe tej postaci. Za chwilę będzie ten proces pukania. Cały czas te fale pukają, pukają, pukają. Sieht man, dass es langsam noch heller werden, die Umrisse. Całkiem już zaczynają te, te kontury zanikać w tej postaci. Sieht man schon oben an der Kuppel. Już tam mówi, tam na tej kopule już zaczyna się otwór, już pomału zaczyna się otwierać. Znaczy się, że proces pukania idzie do końca. Ja, das Wasser ist halt schon so zwischen, ja, nie mehr blau, sondern mehr so braun. Mówi, ta cała woda jest teraz, ma taka brązowa jest. Dunkel schon. No już ciemny brąz już nabrała ta cała woda. Sehr hellen Umriss vom Körper. I widać tylko tą, tą delikatną, taką nitkową, jasną obrzeszkę tego ciała. Pomału się przesuwa, przesuwa się ten otwór. W bardzo powolnym tempie to się dzieje. Jak w takim stanie, stanie zawieszenia. Wszystko jest spowolnione tam. Komplett offen, jetzt geht so langsam bewerten, wie hoch bezogen. Już jest otwarta i ta postać już została wyssana i tam na ten stół kryształowy, przezroczysty, który tam matowa jest. Sind die Umrisse und im Wasser überhaupt nicht mehr sichtbar, das Wasser läuft weg und wir sind schon ganz in der anderen. I oni tutaj lewitują już, ta cała grupa lewituje przez ten otwór tam. Tam do tej przezroczystej kuli, czy półkuli, bo to jest... I zamyka już się ta podłoga i oni stają mocno na podłodze. Już Rafael już jest przy, po drugiej stronie stołu, przy tej istocie. Oni stają rzędem z drugiej strony i skan już zjeżdża bardzo powoli i dotyka
po prostu tego ciała. Es wird halt eine Schicht nach der anderen. Zaczyna się ścinanie warstw tak długo, aż ukaże się matka komórka, czerwona z błękitnym punktem. Resztę komórek jest wszystko w jednakowym kolorze, tak jak skóra. Zobaczymy, w jakim miejscu się ta macierzysta komórka znajduje. Musimy czekać. Cięcie się odbywa. Warstwami te warstwy zabiera, jakby wsysa ten skan, każdą warstwę po kolei. Także tam nic nie zaginie. Wir halten halt Ausschau gerade nach dieser roten, die rote Zelle suchen wir halt gerade noch. I oni z zainteresowaniem przyglądają się, w którym miejscu się ukaże ta czerwona komórka z tym błękitnym punktem. Ja, wir sind circa Hälfte durch. O, już połowę warstw zostało ściągniętych, jeszcze nie jest widoczne. Musimy czekać. Stop the scan. Już jest stop. Znaczy się, ukazała się komórka. Doszli do tej warstwy, gdzie jest. I ten skan z tymi warstwami, które zostały ściągnięte, podjeżdża do góry. Ja. Wysokon. Die Zelle, die liegt in diesem, also hier im Bereich, in dem Bereich, und zwar direkt ja, auf dem Penis, direkt auf dem Geschlechtsteil. Auf dem Penis? Ja, ja. I tą komórkę macierzystą, ta komórka macierzysta znajduje się dokładnie w środkowej części penisa. Ich kann es ja noch genauer erklären. Also die Zellschichten, wo abgetragen worden sind, also Raphael hat es mir so gesagt, dass es dann praktisch unter der Harnröhre, also ja. Tak by określił, jakby się widzi się organ, to jest w penisie ta komórka pod rurką moczową, tak? Rurka moczowa się nazywa? Czy jak to się nazywa po polsku? Powiedzmy rurka moczowa. Pod nią. Dokładnie pod nią ta komórka. Rafael teraz tłumaczy. Już Rafael teraz przyciągnął tego szaraka, ten komputer. I teraz z tym ramieniem już ma te informacje i samoistnie idzie z tą igłą w to miejsce, nad to miejsce wpierw, nad tą komórkę i powoli to ramię się schodzi na dół. I na, so, das wertet halt runter zu der Zelle, diese Nadel und jetzt ist sie gerade an dem blauen Punkt. Jetzt i już ta igła, to ramię z tą igłą, już akurat ta igła weszła w błękitny punkt. I informacje automatycznie zostaje wzięty z macierzystej komórki i teraz energetyczny płyn jest przetworzony na pierwotne informacje i będzie wciskany ten płyn do tej komórki, także ta informacja z głównej komórki macierzystej potem rozejdzie się automatycznie na wszystkie komórki, jakie istnieją w całym ciele. Energie, wo da reinfließt, die kann man, also das ist nicht ein helles Gelb, sondern so gelbbräunlich, also nicht dunkelbraun, sondern so ein Mittelding. Also i ta energia, bo oni widzą to wszystko w powiększeniu. To wszystko jest. Oder wie ein Eidotop. I mówi, że ta energia, która wpływa teraz, ten płyn, że jest żółto-brązowa. To taka informacja. Ta komórka posiada, bo wszystko składa się z kolorów, z dźwięków, z fal, także ton to jest dźwięk, dobrze. I cały czas jest ten płyn wciskany w tą komórkę. Und in der Zeit, Raphael, kann dir eine Frage stellen? Ja. Akurat z Rafaelem proszę, żeby o odpowiedź.
bo ktoś tam się pytał, czy jeżeli dojdzie do odmłodnienia komórek, czy kobiety, czy u kobiet powróci miesiączka. Je ma nad mi frage gestellt Frau, wenn der kommt zum Verjüngung diese Zellen, ob die ihre Tage wieder bekommen. Znaczy, co Rafael odpowie? Ja już nie chcę tego. Also Rafael sagt, wenn dieser Zyklus praktisch also von der Frau schon vorbei ist, dann wird auch der Zell die Erneuerung nicht das wieder anfängt. Also das hat ja schon seinen Sinn und Zweck, dass mit einem gewissen Alter sich das umstellt. Also dass man dann. Aber halt, wenn man mit dann das wird dann jünger. Ja, ja, das hat ja auf die Zellen und das ist ja wiederum, das ist ja dann praktisch die Fruchtbarkeit von der Frau. So gut, dann, aber dann, aber die welche haben ihre Periode, da wird sich verlängert. Also das kann, ja, ja, sagt er. Das ist odpowiedź der Kobiety, które już. Aber auch nicht zu lange, also. Straciły miesiączkę. Przyszły lata, jako lata przejściowe, to już nie dostaną z powrotem. Nie martwcie się, nie, to nie. To, co już jest ten etap zakończony, to znaczy, że komórki nie przywrócą tego, że znowuż będziemy miesiączkować. To nie, i w ciąży zachodzić. Po prostu już to, czego nie ma, nie ma. A te, które mają miesiączkę, to po prostu przedłuży się, ale macie przedłużone życie. Nie? Wiadomo, że jak długowieczność była, jeżeli po 900 lat, nie znaczy, że 20 lat i miesiączka tam i 30 lat i koniec, a resztę fruwali. Nie, wszystko też było inaczej przedłużone. I jak się przedłuża? No. Panie, które już są poza, spokojnie. Es läuft halt weiter diese Energie rein. Cały czas energia pływa. Ten płyn energetyczny tej komórki, proces trwa. Jeszcze nie zmienia, ta igła nie podnosi się jeszcze, także no, bardzo dużo. Ten. Gorące nam Boże, do muchy wchodzą do domu. Jak na burzę idzie muchy do domu, nie? Jakie to cwane wszystko, Patryk. Inteligencja. Inteligentna cywilizacja, o. I ramię już zaczyna być w ruchu, to znaczy się, że igła już w powolnym tempie wychodzi z komórki macierzystej. Jak tylko opuści tą komórkę, proces się już kończy, zamyka. No już za chwileczkę opuści tą komórkę ta igła, już widać. Już jest ponad komórką, unosi się to ramię z tą igłą i Rafael odstawia tego robota tam do swojego laboratorium i pomału już zaczyna ten skan schodzi, nazywamy to skanem, bo to jest na ziemski rozum, inaczej nie można tego, bo to jest tak skomplikowane, że dla nas nazwy nie ma, nazywamy to skan. I zaczyna warstwami oddawać z powrotem ciało i tworzy się po prostu na nowo. O, tam gdzie mocz penisie jest i wychodzi, to rurka moczowa się nazywa? Cepka moczowa. Nazwałam to, no bo to jak jest jak rurka, nie? W niemieckim to jest Harnröhre, to jest też jako rura
Moczowa, dobrze. Wiecie, o co chodzi. Gracjany język nieskomplikowany. Jeszcze troszeczkę się podnosi skan do góry i w tym czasie te warstwy, jak się podnosi, to coraz więcej warstw schodzi i już idzie do końcówki. Ostatnia warstwa już opuściła skan, ciało jest skompletowane i ten skan się podnosi, unosi do góry. I automatycznie aura i ochrona jest nałożona, bo zanim wejdzie do tej kopuły ta istota, to tam jest ściągane i jakby się mówi goła. Goła same komórki, ta postać jako samo komórki tam idzie w to pukanie, to pranie, wirówkę, nie wiem, ale przyjemną. I już siada na stole, zobaczymy. Seele sitzt jetzt auf dem Kristalltisch. Siedzi na stole. Ja, strahlt halt Zufriedenheit aus. Bardzo, bardzo zadowolona istota. Ja. Kommt jetzt auch auf mein Sohn, bedankt sich. Podchodzi po kolei i dziękuję się u nich wszystkich. Portal öffnet sich langsam. Już otwiera się portal tam w podłodze, gdzie jest ta energetyczna ślizgawka. Kopia już odbiera tą istotę i żegna się i już zbliża się do ślizgawki. Moje zbliżają, bo to jest jako kopia odbiera, to zbliża się i jest zjazd automatyczny do ciała. Cieszymy się jako nowa. Tyle nam jest danych w tej chwili, że trudno określić słowami i danke mi dam, ale ja i trefę uns, gode bazę. Gedia zurück? In the moment? Ja, ich bin jetzt schon auf diesem... Oni już są na tej, już jest powrót na tą pierwszą bazę, gdzie Simone powróci do jej stanu, takiego, który na bazie jest przy oczyszczaniu, bo to jest, ona wtedy jest przeistaczana tam, żeby na tą, w tę przestrzeń po prostu przejść, bo inaczej nie dałoby rady. Dlatego to jest bardzo wielki wysiłek i też dla ciała, nie? Bo to jest wszystko odczuwalne, nie tylko duchowo, ale i cieleśnie. I cieszymy się z tego. Coś chciałam powiedzieć i teraz bym wyleciał z głowy. Patryk, poproszę Cię, żebyś zacisnął. Kochani, następni są i dalej będziemy Was prowadzić, wprowadzać do odnawiania komórek. Zostańcie zdrowi. Do zobaczenia. Namaste. Do góry czerwony guziczek. Widzisz?